mistrz pożegnań, słowa odczytywanego testamentu, dziś od nas oczekuje pożegnania. Krzysiu, nie jestem w stanie, jako jedna z koleżanek podróżujących często z tobą, mówić do ciebie w czasie przeszłym. Jesteś w trakcie podróży. I tak jak powiedział Jan Englert, nie ma wątpliwości, że wszyscy tu czujemy twoją obecność. Rozumiesz, jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. I mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co. Cześć twojej pamięci.